Za nieco ponad miesiąc odbędzie się jubileuszowa dziesiąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dziś organizatorzy przedstawili najważniejsze szczegóły imprezy. Ci z nas, którzy urodzili się na Śląsku, są Ślązakami, mogą być dumni z tego, że ten kongres odbywa się u nas. Zdobył taką rangę już w dziesiątej edycji i że ilość uczestników to jest zwykle 7, 8, 9 tysięcy. Prawdopodobnie w tym roku będzie tyle również i to jest w zasadzie jeden z największych. Kongresów może drugi, co do wielkości. Kongres, jeśli chodzi o wielkość i siłę oddziaływania w całej Unii Europejskiej. Tej edycji kongresu odbędzie się ponad 150 sesji z udziałem kilkuset prelegentów. Będą rozmawiali m.in. o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki, nie zabraknie tematów związanych z rewolucją technologiczną oraz jej wpływem na środowisko. Europejski kongres gospodarczy to również okazja do spotkań lokalnych władz z biznesmenami. To są z reguły osoby, które decydują o... O tym, czy dana fabryka, czy dane centrum usługowe powstanie w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Litwie, czy też powstanie na Śląsku, czy w Małopolsce, czy, czy na Dolnym Śląsku. Więc mamy niesamowitą okazję do tego, żeby przekonać ich, żeby lokowali swój biznes właśnie, właśnie tutaj. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach rozpocznie się 14 maja i potrwa trzy dni. Na wydarzenie mogą nadal rejestrować się przedsiębiorcy. Udział w kongresie jest bezpłatny.